Dzień dobry Państwu! Witam bardzo serdecznie i gorąco. Nazywa się Dariusz Pakowski. A ze mną jest Włodzimierz Szaranowicz, który akurat poszedł w strasznie kibla. Na ekranie widzimy zawodników dzisiejszego spotkania w wagi ciężkiej. Dzisiejszy wyścig będzie decydował o tym, kto jest najlepszy. Wyścig niedługo się rozpocznie. Macie czas, by zrobić sobie płatki, czy zabrać ze sobą cheatosy. Widzimy się za chwilę. Witam Państwa ponownie po przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi. Zawodnicy szykują swoje pojazdy na wszelkie sposoby. G-Hexy i Medic ulepszają, zaś Oper się wpływa i wywali swojego Mercedesa. Wyścig niedługo się rozpocznie. Należy pamiętać o płatkach śniadaniowych. Czy to zrobiliście? Mam nadzieję. Gra będzie toczyła się o najwyższą stawkę. O złoty tłok! Który jest wart kilkanaście milionów złotych. Tak naprawdę kupiłem te kible za 5,99 plus naklejki ze świeżaków. Zawodnicy zajmują swoje miejsca na blokach startowych. Zaraz zaczynamy, więc ja lecę szybko do kibla. Na razie. Państwa, zawodnicy są proszeni o zajęcie swoich miejsc. Sędzia techniczny Barney z Rallus TV zaraz przygotuje Was do startu. Czy zawodnik numer 89 jest gotowy? Nie odzywa się, czyli tak. Tak, pisku! Dobrze. Czy zawodnik numer 16 G-Hexu jest gotowy? No! To dobrze. Zawodnik numer 95, Medic, jest gotowy? Medic! Uznam to za tak. Mianowicie 10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i go! I ruszyli, proszę Państwa, zawodnik numer 89 jest na prowadzeniu. Gra toczy się na najwyższą stawkę. O złoty kibę, znaczy złoty tłok. Zawodnik numer 95 prowadzi. Co za szaleństwo, proszę Państwa, ale niebieski 89 i 16 doganiają go. Ale... Spierdziela jak Messerschmitt. Ucieka! Prowadzi! Nikt nie może go dogonić! Ależ kraksa, proszę Państwa! Co tam się wydarzyło? Zawodnik numer 95, Zygma Queen zaliczył glebę! G-Hex go przedził, ajajaj, padł poślizg! Ale rusza dalej! Dalej prowadzi G-Hex, ale go dogania 89! Oper Gamer! I wyprzedził, znowu Popper prowadzi. Jego niebieskie gówno leci tu za nim i ucieka swoim przeciwnikom. Ależ go Zygzak McQueen zygzał, znaczy jaki zygzak nie przekubik, minął go. Co za szaleństwo, drodzy Państwo. Wyciek wam najlepszej, zostało jeszcze 20 okrążeń. Medic zjeżdża do boksu, ale Oper postanawia jechać od razu, szybko wyprzedza. Ale jednak... Ależ gleba! Ojajaj, co za kraksarz! Dariusz Pakowski dostał tego laga mózgu. Tylko gdzie jest G-Hexu? G-Hexu został trochę w tyle, ale będzie gonił. Oper Gamer cały czas ucieka, prowadzi. Oper wręcz jedzie po trawie jak kosiarka Steel. Ależ padł w poślizg, coś nieprawdopodobnego. Kibice szaleją.
Co za szaleństwo? Ajajaj, Oper zaliczył klaksy, coś nieprawdopodobnego. Zawodnik numer 80 musi naprawić pojazd. Gra toczy się między G-Hexem a medykiem. Co za szaleństwo, kibice szaleją, skandują ich nazwisko, imiona. Widzę Menelowska, wszyscy. Ależ walka, ale medyk ucieka, odbija się od ściany i rusza dalej. Coś nieprawdopodobnego, znowu G-Hexu prowadzi. Teraz medyk, G-Hexu, aaa, teraz znowu medyk. Ależ walka na całego. Oper będzie potrzebował dużo czasu, żeby nadrobić wypracowaną przez dwójkę zawodników przewagę. I znowu G-Hexu prowadzi. Nieprawdopodobne. Ależ gleba medyka. Robi beczkę. G-Hexu utrzymał się, ale pali się. Będzie musiał zjechać do boksu. Ale jednak tego nie robi. Pędzi dalej. Mimo, że się pali, dalej jedzie. Ryzykuje, zyskując przewagę. Ale co to? Oper go goni. Ściga, wręcz stara się go wyminąć. Jedzie znowu po trawie kosiarka. Znowu G-Hexu ucieka. Mimo, że się trochę pali, to utrzymuje swoją przekaz... Aj, prawie się wywalił. Oper Gaming go próbuje dogonić. Ale G-Hex utrzymuje bezpieczny przekaz, więc jeżdża do boksu. Odpoczywa. Stylek, Oper zaś wybiera przewagę. Co? Ja głosuję. Heksu wygra. Dawaj, Heksu. Czyli zakłady obstawiają tutaj nasi kibice. No cóż, 5 zł na Opera, 5 zł na Medyka, 6 zł na 20 Heksa. Ależ go podkosił, proszę państwa! Ależ medyk patrzy. Dobry! Oper robi piękny, bardzo ładny manewr upierdzielający. Medyk przegra, dawać! Zostało jeszcze 15 okrąży, proszę państwa. Oper na razie bardzo bezpieczną przewagą. Ale co to, medyk go ponownie dogania, nie ma G-Hexa. Widać, że naprawy coś nie wychodzą. I znowu w pocisk obaj zawodnicy, ale medyk jednak bardziej się utrzymał. Ależ Oper przywalił, coś nieprawdopodobnego. Będziesz najlepszy albo łysy, jak przegrasz. Medyk ucieka, ale Oper go goni. Zapieprza swoim strającym, ale wpadł w pościsk, no niestety, ajajaj. Dobrze. Ale medyk jedzie, odbija się od ściany, jedzie po bandzie, jedzie po reklamach z TVN-u i TVP Info. Ależ gleba, ależ turbulencje, proszę państwa, zaliczył glebę, poleciał 130 metrów jak Adam Małyś. Ale jedzie dalej, nie ma G-Hexa, G-Hexa jest dwa kółka w tyle, będzie potrzebował bardzo dużej prędkości, by wszystkich wyprzedzić. Medyk przegra! Ależ Oper się przewrócił! G-Hexu będzie potrzebował, ale Oper też! No G-Hexu, niestety, dwaj zawodnicy, Kubik robi przewagę pół kółka przed nimi! Coś niebywałego, kibice skandują G-Hexu! G-Hexu! Zamiecza jak Messerschmitt! G-Hexu! Schnell, schnell drą się niemieccy kibice do Opera. Widać, że mu bardzo kibicują neonaziści. Kubik wjeżdża z powrotem do boksu. Widać, że przewagę, którą wyrobił, niestety ma niewiele dak. Musi naprawić swój pojazd. Ale Oper Gaming też się przewrócił. To jest szansa dla G-Hexa. Musi wykorzystać tę przewagę. Blokuje, blokuje, przejeżdża. Zostało 10 kółek. Ależ Oper Gaming się wywalił, ale przy okazji G-Hexa również. Nieprawdopodobne, proszę państwa. Oper Gaming jest raz niebieskim światłem, przyspiesza. Będzie jak po kebaba w Lidlu. Nieprawdopodobna akcja. Ależ prędkość. Co za talent ma ten chłopak. Dawaj Hexu. Hexu musi dalej nadrobić jedno kółko. Medyk widać długo naprawę, zaraz będzie miał kółko w tyle. Poprzedni pojazd w tyle i ruszył dalej, wystartował z bieżni. Ależ niestety G-Hexu glebę zaliczył. Niestety ma pecha ten zawodnik, ale jeszcze jest nadzieja, jeszcze jedno kółko. Musi się pozbierać zawodnik. Musi ruszyć, musi walczyć. Widocznie są problemy z pojazdem. Sprawdźmy, gdzie są nasi zawodnicy. Oper i medyk ścigają się. Jadą łeb w łeb. Mam kółko wstecz. Proszę państwa, zapuścić proszę jakąś ten pomóc. O, teraz lepiej.
przerwa na reklamę. Wracamy po przerwie, proszę państwa. Jesteśmy na wyścigu menelowskiej dzielnicy. Aktualnie prowadzi medyk z niewielką przewagą nad Operem. Dzichekso tu za nimi, co za emocje. Dobra, jestem kółko wstecz. Muszę je dogonić. Dzichekso też to Oper prowadzi. Błąd techniczny, sędzia się pomylił, to Oper jednak prowadzi. Dobrze. Ale niewiele, bo Dzichekso go dogoni. Dzichekso jest drugi. Jeszcze chciałbym, a i znowu glebę zaliczy. Oper więc utrzymuje bezpieczną przewagę. Mija prawe skrzydło, wbija się wśród wewnętrznej i teraz na zewnętrzną. Pędzi jak Messerschmitt. Ale co to, medyk powoli będzie nadrabiał kółeczko. Dzichekso jest aktualnie drugi, ale jedzie za wolno. Oper ja już nadrabiam ich! Tak najszybciej się da. Dogoni Opera, jestem pierwszy! Ajajaj, Oper wypadł poślizg. No niestety, stracił wyrobioną przewagę. Już go dogana Kubik. Już prawie, blokuje go Oper. Ależ gleba, proszę państwa. Oper zaliczył porządną, mocną glebę w tyłek. Medyk prowadzi, zostało 7 kółek. Ale medyk się wjechał prosto do garażu, do babci, znaczy na boksu. Próbuje on naładować paliwo. Widocznie się skończyło tego i znowu Oper wpadł poślizg, zmijając ledwo linię mety. Aktualnie jedzie Dzichekso. Próbuje dogonić i wpadł na Barneya! Coś nieprawdopodobnego! Zemsta jest słodka! Jego jak w sernik. Trzeba będzie usunąć tego Barneya tutaj. I wracamy. Zostało 6 kółek, proszę państwa. Dzichekso jedzie, próbuje dogonić resztę stawki. Ciągle jest nadzieja. Kibice mu skandują. Dzichekso, Dzichekso, Dzichekso. I znowu ale się utrzymuje, jedzie dalej. Co za wariat, robi beczkę. Jedzie dalej. Oper Gamer i akurat Oper wywalili się ostro, ale utrzymują się. Jadą dalej. Medyk zapierdziela. Ej, bo ja jechać nie mogę. Pojazd pan uszkodził. Proszę zjechać do boksu i naprawić swój pojazd. Ewentualnie zrespić sobie nowy. Co za nieprawdopodobna sytuacja, fair play. Medyk pomaga Operowi naprawić jego pojazd. Nieprawdopodobna sytuacja. Trzeba zbić brawo za takie zachowanie fair play. Nieprawdopodobne. To zasługuje na szacunek kibiców, jak i przyszłych pokoleń zawodników, którzy będą godnie reprezentować dzielnicę menelowską. Dzichekso odbija się od ścian, ale widać, że jego pojazd jest uszkodzony. Postanawia zjeżdżać do boksu. Ktoś tam przeknął w tle z kibiców, ale to normalne w polskich stadionach. Tak, co mamy oprawę! Jego więcej niż pana godzinę w boksie. Nie skorzystał z niego. Mamy oprawę. Dzichekso tak jest kółko w tył. Ja muszę na mecie. Medyk wyprzedził Dzichekso. Zostało 5 kółek. Dzichekso! Medyk... Dzichekso! Ej, ja wygrałem. Już nie. Ależ gleba Opera. Ale przejechał dalej. Aktualnie prowadzi medyk.pl, drugi zaś jest Dzichekso. Oper jest trzeci, ale prawda. Ciągle goni. Oper jest pierwszy. Jak go muszę robić? No jak prowadzisz, jeżeli ty go wyprzedziłeś, prowadziłeś jednym kółkiem, nieprawda. Ty prowadzisz, nie kłam. Ja go naprawiłem, on pojechał przede mną. Nie był przed tobą, był za tobą. Bo ty go wyprzedziłeś za pierwszy raz, się zderzyłeś. Dobra, w takim razie to ja go dubluję. Dobra, ty weź do boksu zjedź, bo ty jakimś goblinkiem jedziesz. Oper musi zjechać do boksu, tu. Bo inaczej medyk już robi przed nim drugie kółko.
To jest nieprawdopodobne, wtedy nie dogoni, będzie pana, medyk wygrywał. Wygrałem. Cicho tam, nosaczku. Zobacz. To gdzie twój pasat? Jeden przycisk i będę na mecie, zobacz. Jeden przycisk i będę na mecie, mówiłem. Cóż za nieprawdopodobną sytuację, drodzy państwo. Najprawdopodobniej będzie... Wygra medyk.pl, będzie głównie walka miejsce o drugie miejsce między G-Hexem a Operem. Aktualnie G-Hex utrzymuje te drugie miejsce, ale Oper jest niedaleko, prawda? Niestety nie widzimy go na kamerze. G-Hexu jedzie jak widać bezpiecznie, aby utrzymać bezpieczną przewagę i nie skrzać. Oper będzie musiał ryzykować. Zostały 4 kółka. Ajajaj, proszę państwa, ale G-Hexu się wywali. Pan mi daje pieniądze. Ala Hagbars, pan Tadeusz Pakowski. Pójdę na emeryturę po tym wyścigu. Ale co za nieprawdopodobne zagranie. G-Hexu podkosił. Żółta kartka dla medyka za faul na G-Hexie. Ostatnia szansa. Oper wyprzedził G-Hexa, wychodzi na drugie miejsce. Medyk utrzymuje jeszcze bezpieczną przewagę, ale to nie koniec. Oper może wykorzystać tę szansę. Jedzie, jedzie jak po masło. Jedzie jak po swoje. Jedzie jak po komputer z Lidla w przecenie. To nie ten samochód, panie. Pan John, wy samochód, uciekaj pan. Ma pan. Oper to zaraz pan wyprzedzi. Oper zaraz ucieknie. Ale medyk jeszcze ucieka. Oper dogania, cała walka. Jakiś mi tutaj nosacz wkłada nuka do mordy i widzę jego mordę. Oper GM zasuwa. Robi co tylko może, żeby uciec. Co za nieprawda sytuacja? Oper wyprzedził medyka, medyk próbuje go dogonić. Gdzie Hexu naprawie, prawdopodobnie będzie walka między medykiem a Operem. Będzie z**anie o złoty tłok. I zostały 3 kółka, proszę państwo, co za nieprawdopodobne. Co za okazja. Ale Oper pod pościsk, nie! Emocje jak najszybko! Medyk wyprzedził! Gdzie moja nagroda? O! Tu to. O, tutaj ktoś jechał. Heksu! Gdzie gra nagroda? Wygrałem przecież. I dorwę, kurde! Gdzie? Niestety chyba dziś Heksu nie wystartuje wyścigu, gdyż on nie kontynuuje. Prawdopodobnie... Ej. A jednak nie, kontynuuje! Ale G-Hexu jest bardzo mocno w tyle, potrzebuje dużo czasu. Zostały 2 kółka. Ostatnia walka. Medyk ucieka, Loper go goni. Ja wiem dlaczego silnik gaśnie. Przedostatnie kółko. Przedostatnie kółko, proszę państwa. Ja jadę panie profesorze. G-Hexu próbuje dogonić, ale jest prawie pół kółka w tył. Tylko cud pozwoli mu wygrać. Jakieś 500 aut tu stoi. Jedno kółko? No dobra. Ostatnie okrążenie zostanie, jeżeli przygotowuje. Ostatnie okrążenie, medyk ma wielką przewagę. Nie może nie wygrać, ale jednak się przyjął jak głupi rej. Oper może to wykorzystać. On to zrobi, zrobi to, wyprzedził go. Medyk go próbuje go dogonić, ale Oper spieprza, ucieka. Jakby kurde trzymał. Ale jednak jednego oboje się mijają, Oper się wywala, medyk ominął, co za nieprawda sytuacja, ucieka, medyk na prowadzenie, biegnie kurczę, biegnie za pierwszej części terminu, ostatnia chwila, ostatnie sekundy, 3, 2, 1, wygrał medyk! Kiedy mają cudny wyścig? O nie, tak nie będzie, to G-Hexu!